No obiecałem, no to obiecałem, to muszę zrobić suplement. Będzie bzyczeć w tle, bo tam bzyczy. O, tam bzyczy, się epoksyd suszy. Tam się 50 stopni bzyczy, bo tutaj leci. Jedneli czeka na nowy zestaw. Nowy zestaw. Tam będzie nowe, tu jest nowe. Gajdan będzie nowy. A to co z... Spróbuję sobie zrobić światło z latarki, ale może mi się uda w ten sposób. Pytaliście o to wszystko, jak to tam poskładać. No jak odkręcić kork filtra, nie będę tłumaczył. 24 rozmiar. Nie warto przeładować, bo tu jest o-ring. O-ring ma przysiąść, o-ring ma uszczelnić się na powierzchni i warto przecierać. Znowu stracę trochę oleju, bo jest świeży, zalany zimowy. I po kolei. Co do środka, to jest oryginalne sitko. Oryginalne sitko ma średnicy zewnętrznej 27 mm. O-ring, którego ja używałem, albo używałem, bo teraz robię inną próbkę, ma średnicy zewnętrznej 24 mniej więcej mm. 24 O-ring, 26, 27 sitko. Wewnętrzna średnica uszczelki z sitka, operacja jedną ręką, nie? Jak zwykle najlepsza rzecz do zrobienia, to jest jakieś 20 mm. W najszerszym miejscu, jak to złapać, 18,5-19 w środku. Filtr. Miałem czyste palce. Tymi palcami nie łapać teraz aparatu. Dzisiaj na szybko z aparatu zgrywka. Filtr, który znajdziecie tam w poprzednim filmie, ma 24,7, prawie 25. Ja używam tego O-ringa. Używałem, używam. Obie rzeczy są prawdziwe. Czyli 23,5, 23,5 na zewnątrz. To jest O-ring jak do korka oleju. Wewnętrzna średnica taka bez rozciągania 18,5. Ale teraz, z racji, że ciągle mnie ten O-ring irytował pod jednym względem. Taki miałem, taki założyłem, że nie jest kompletnie do skrajni i do filtra. Więc teraz to, co zrobiłem, to mam takie coś założone. Teraz przy tej zimowej wymianie oleju, nie wiem, czy się sprawdzi, ale może być bardzo prostą ścieżką do tego, jak znaleźć uszczelkę. Co to jest? To jest nowa uszczelka wydziubana z takiego sitka. Sitko zostało wycięte, włosy metalowe zostały wyciągnięte i gdy to włożyć do środka, filtr na nim bardzo fajnie siada i się dociska. Szukałem tu rozwiązania prostszego dla wszystkich. Te siteczka kupują jakiekolwiek części w sklepach z rzeczami do wielu motocykli. Bardzo łatwo kupić za kilka złotych. Na pewno są oleje odporne. Na pewno ten, który ma 10 lat, to 10-letni zesztywniał. Ale to jest 10-letnie sitko. Już go nie idzie ścisnąć w żaden sposób. To jest nowe, jest elastyczne. Czyli jak weźmiecie tą gumkę, obetniecie, dobrze powyciągacie potem włosy, były potrzebne tak zwane boczki, czyli szczypce, płaskoszczypy do wycinania kabli. Tym wyciąłem sitko, potem zwykłymi takimi szczypcami wyciągnąłem resztę włosów, metalowych włosów z tej siatki. I na tym to układam. Sprężyna. Mam dwie. Dlaczego? Oryginalną przeciąłem dokładnie w połowie zwojów, zagiąłem lekko do środka, patrząc z góry, żeby dociskała filtr na środku. Jest lekki ślad. Tak dociskała sprężyna, filtr siadał. Przechodzi przez pół. Może go mogę troszeczkę jeszcze docisnąć do środka, widzę, bo nie jest całkiem w osi. Czyli ten ostatni z pół zwoju, pół zwoja zagnę do środka. I to jest wszystko, jeśli chodzi o mod. Korek, pamiętajcie, że z O-ringiem nie przewalać momentu. Sprężyna cięta przez pół z zagiętym zwojem. O-ring w średnicach, jakie podałem, lub, i teraz tak będę zakładał, uszczelka spod filtra sitkowego, tylko wyczyszczona z całego filtra, z całego sitka właściwie, i
filterek, który znajdziecie w filmie poprzednim, do którego jest ten suplement. Chwila, moment, to sobie dognę i pokażę Wam, jak to po kolei składam. Ciąg dalszy, podejście. Dlaczego podmieniam o-ring na tą uszczelkę wyciętą? Nagrywa się, chyba się nagrywa. Widać nawet w miarę środek. Tam są dwa kanały. A bez światła? Próbujemy światła użyć z telefonu. Może to też złapie. Złapie. Tu ma być olej do tej dziurki. Tu, 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 tu. A drugi kanał jest tam na dole. Będzie go widać, ciężko go zobaczyć. Wkrętek do środka. O, 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 no. Widać, że wkrętak wszedł do kanału. To jest zagięty wkrętak. Tam jest drugi kanał. Tam jest drugi kanał. Tam na dole. To jest zagięty wkrętak. Tam się mieści. I ten o-ring, który miałem, nie w pełni wypełniał tą przestrzeń tutaj. Do tej przestrzeni, do tej płaszczyzny musi przylegać uszczelka. Jak to wygląda po włożeniu uszczelki? To jest po włożeniu uszczelki. Ona bardziej tam tą przestrzeń wypełnia. Nawet jak teraz, tak teraz siądzie na dnie całej tej komory, to nie zasłania kanału olejowego. Filtr do niej może przylec. Dlaczego pół zwoju sprężyny? Dlatego, że wiem, że po długim, długim czasie ten filtr jest tylko lekko uciśnięty, a nie jest zmiażdżony. On nie tak lekko siada, nie? To widać tutaj, że jest leciutko ściśnięta, ale tylko leciutko. I ta długość mi pasuje, po długiej, długiej jeździe na tym oleju nie jest zmiażdżony bardziej, nie jest siadnięty, nie jest przegnieciony. Czyli uszczelka na dno lub według podanych wymiarów dobry o-ring, w to filterek, filterek i filterek skręcamy. Tam jest na tyle dużo miejsca na olej, że w żaden sposób się nie boję, że mnie go zablokuje czy przytrzyma. To nie jest mój patent. Ten patent otrzymałem od Arka na grupie Motocykle 125 na Facebooku. Jest Arek. Chyba też się spotkaliśmy pierwszy raz jeszcze na forum Rometa. Ja go po prostu zaimplementowałem u siebie. No i w tym momencie jakby praktycznie widzicie, jak to jest poskładane. Rekordziści 20 parę 30 prawie przejechali na tym zestawie. Ja około 3000 i nie ma problemu ze smarowaniem, olej spływa, olej się filtruje i na tym filtrze do ostatniego filmu robiłem taki eksperyment, że zdjąłem i założyłem siatkę na ponad 500 km. Potem założyłem filtr i filtr się wypełnił. W sensie wypełnił, pojawiły się na nim brudy. Czyli ciągle coś tam zostaje ze sprzęgła, z reszty. I ja jeżdżę na oleju syntetycznym. Zostaje mi 700 syntetyk, 3 litry wchodzą do motocykla, tego właśnie tutaj. A tutaj zostaje mi litr na wlanie do tego silnika. Pod filmem głównym o tym filtrze podrzuciłem link do jednego z materiałów na temat olejów, między innymi cechy syntetyka. Ma ze sobą zabierać cały syf, przez co lepiej czyści silnik, ale nie odkłada tak dobrze syfu na filtrze odśrodkowym. Filtr odśrodkowy czyściłem w tym sezonie. To było dosłownie parę tygodni temu. Szkoda, że je nagrałem. Tam nie było praktycznie nic. W samiutkim narożniku było coś do wyskrobania, ale prawie nic. Więc mleję syntetyk, nie minerał. 700 full syntetyk. Zakładam papierowy filtr i szczęśliwie jeżdżę. Mam nadzieję, że Wam to będzie pomocne. Wymiary najważniejsze podałem. Jeszcze raz swoim doświadczeniem, tego nie przewalcie. Podobnie jak tych nakrętek tutaj. No są chyba nawet jednakowe swoją drogą. Ale nie chcę mi się odkręcać i sprawdzać. Chociaż chyba nie, tam jest chyba na 22. A nie na 24. Nie, też na 24. Tutaj, tutaj, tutaj. W sensie on nie patrzy w kadr, tylko patrzy, gdzie zakładam klucz. Także możliwe, że te kapy są jednakowe, ta od filtra i filtra sitka. Tyle. Przy pełnym poziomie oleju wystarczyło przechylić motocykl na bok, żeby stąd olej spłynął na drugą stronę. Potem go odstawię do prosta
i olej sobie spłynie z powrotem. A propos ceny filtrów, to było 4,97 za sztukę. Właśnie na paragon spojrzałem. Mam nadzieję, że to będzie jasne. Jeśli brakuje jakiejś informacji, to chcecie się dopytać, komentarze. Staram się w miarę na bieżąco je oglądać i wam odpowiadać, jeśli coś wiem. Filtr. Co tu jeszcze jest ważnego? Przepraszam, nic ważnego z tej strony. Nowy łańcuch. Zobaczymy, jak będzie jeździł. Nowe zębatki. To dostała w tym sezonie. I tak sobie będzie Mariola poczynać, pani Mariola. A jest dobra na zimę. Dlaczego? Bo ma bardzo fajną oponę. I w mieście zimą się nią bardzo fajnie jeździ. To jest Michelin City Grip. I akurat jej się nie boję, nawet na lekkim śniegu, na bardzo mocnej, zimnej temperaturze. Bardzo sobie dobrze radzi w zimnym i takim śliskim asfalcie mokrym. Tak ją Michelin stworzyło. Sprawdza się. Natomiast wątpię, żebym na przykład na Michelin GT na Angelach czuł się na zimnym tak dobrze jak na tamtym bieżniku. A tutaj mycelerek, klasyczny wzór. Też się bardzo ładnie zachowuje, już przejeździła parę zim. Ten motocykl motorze jest motocyklem wielosezonowym. Wielosezonowym, w sensie jeździ praktycznie cały rok. Nie na wyprawy może, ale jest bardzo często w trybie dojazdowym miejskim używany. Jak gdzieś mam podjechać, to wolę pojechać tym, zwłaszcza w godzinach korkowych. Dzięki wielkie za wasze pytania. Mam nadzieję, że materiał jest wyczerpujący. Pewnie jak zwykle przeze mnie nawet przegadany. Wybaczcie, zrozumcie. I powodzenia życzę. Na pewno ja jestem tego zdania, to moje zdanie. Mam do niego prawo, że ten papierowy filtr jest lepszy od tego sitka. Zatrzymuje, nie zapycha. Nawet gdyby ktoś się niepokoił i chciał go sprawdzić po 500, po 1000, nie musi spuszczać oleju, tylko maszynę postawić po skosie, oprzeć o coś i nie tracąc zbyt wielu jej, gdybym poczekał dłużej, może by ściekło, ale bardzo szybko to robiłem. Ostatnio mi się udało, że ściekło. Może to wymienić, sprawdzić, obejrzeć, zweryfikować. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dzięki wielkie. Jeśli było to w miarę jasne, no tak, będę prosił, dajcie znać łapą, komentarzem. To jest dla mnie też informacja, że to było nie tylko przewalenie filmu, ale coś się z tego filmu przyjęło. Pozdrówka serdeczne.